92 odcinek, zapraszam. Spartiatik! Po tym Wukong. Tomasz? Na psy muszę odebrać. To Lincena. A to kiedy można, bo nie chce mi się teraz. Klasik. Dobry wieczór. Dobre to Kalisto, mogę przejść to, ale to i tak teraz wiedźmić się będzie po Wukongu. Krzysztof Ibisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Dzisiaj awanturować się o kasę mają szansę nie tylko gracze w studiu, ale także Państwo przed telewizorami. Hype był duży na to. Czarna skrzynia. Oho, w niej znajduje się konkurs. Pewna kwota pieniędzy. Ile? Od 1000 do 10 lekko to trzyma, złotych. Czyli tam jest mało. Z Państwa, kto pierwszy odgadnie, ile pieniędzy jest w skrzyni, otrzyma całą sumę. Należy wysłać SMS pod numer 70. Ile odcinków zostało awantury do końca? W treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli napiszą Państwo kwotę za wysoką, dostaniecie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za mało, że za mało i tak do skutku. Osoba, która odgadnie jako pierwsza, otrzyma całą kwotę i natychmiast tak, zostanie powiadomiona, że jest zwycięzcą. Również pozostali gracze dostaną wiadomość, że gra jest skończona. Kto pierwszy, ten lepszy. Rozwiązanie konkursu w następnym programie. Zaczynamy dzisiaj. Dawaj tę awanturę. Około 12 uczestników naszej gry. Nie grałem w Dead Space, ale znam. Czterech graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Siema, każdy jest mocny. Dzisiaj jest jakiś słaby dzień. Z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiaj dzisiejszych słaby graczy. Dzień, bo miałem plan pojeździć się pospotykać. A nie jest giga czas. Oglądaj Wukonga na filmie. To jest złodzieja. Nice. Kibicuję im. Maturzysta z Noskowa. Krystian Klauza, maturzysta z Jarocina. Kapitan drużyny Krzysztof Pera, maturzysta ze Śmiełowa. I Tomasz Jankowski, student matematyki z Noskowa. Żółć to Marek z Kowalski. O kurde, ale dziadek. Dobra, kibicuję żółtym. Zobacz dziadka, sweterek, krawat. Nie, dziadek jest... Opa. Żółć to Marek Skowroński, inżynier Bolivia z Olsztyna. Kapitan drużyny Grzegorz Rychlewski, przedsiębiorca z Gdańska. Małgorzata Tokarska, studentka prawa i administracji z Gdańska. I Jarosław Stąsiek, przedsiębiorca z Gdańska. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Peter Kononowicza? Będą wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek drużyny, która zwycięży pierwszy etap. Germanista, ekonomista w jednej. Czeka ta oto pusta jeszcze losa. No. Ty, nauczyciele, dalej się nie odpadli? Nie. No ta, oni wygrali partię ostatnio, ta. Z maturzystami. Siódmy odcinek, oni mają 70 już wygrane, więc ostatnio sobie tylko średnią popsuli, tym małą wygraną. Nasi mistrzowie we wszystkich swoich awanturach o kasę wygrali do tej pory 70 700 zł. Gratuluję. Panowie, tak niezła średnia. Nauczycielami, ale ostatnio najcięższy bój stoczyliście z drużyną maturzystów. Tefrot, no ale już Panie nadganiamy na YouTube, na jak stawiam pod dwa dziennie. Poziom edukacji w naszym kraju. Tam już jest 60. No jakby chyba. Wszyscy uczniowie prezentowali ten poziom, co maturzyści tegoroczni, to... Należałoby gratulować całemu gronu pedagogicznemu naszego kraju. Dobrze było? Myślę, że tak i jak mieliśmy przegrać, to właśnie z nimi, prawda, bo zasługiwali na to, żeby wygrać, także no los jest taki niestety okrutny, że czasami lepsi los jest przegrywają. Tak okrutny, że czasami nauczyciel wygrywa. Dokładnie. Ale fartem wygrali, ale i tak nie, jeśli tam ci byli. No byłyby komentarze w waszych kołach, gdyby maturzyści was pokonali. Ja myślę, że ten, myślę, że... Ty, no nauczyciele przegrywali w tej programie głupszy od piąteklasisty.
No to tutaj jakby z maturzystami to nie jest źle w porównaniu do tamtych. Listami to byłby problem, natomiast maturzyści natomiast maturzyści to już jest przyszła elita intelektualna tego kraju, także już dzisiaj mamy trzech maturzystów tutaj siedzą, no właśnie, Mariusz, Krystian i pan Krzysztof. To jest krok, prawda, do rozpoczęcia studiów, także czasami jest tak, że maturzysta jest mądrzejszy od magistra, prawda, bo... O proszę, proszę. Panowie, jak formę dzisiaj? No powalczymy, jesteśmy już zadowoleni. Rośnie. Witamy mistrzów w grze. Nasi mistrzowie spotkają się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, Spoko. To w następnym programie znowu będziemy gościć ich w loży ładnie, nie? Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży. Witam Patryk, już witam. Drużynie, zapraszam do pierwszego etapu gry. Tak, Romek, dobrze mówisz. Giga Chat musi życie przeżywać i nam opowiadać. On jest ostęp na świat tego streama. Po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą Państwu do licytacji. A na moim kole jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej będziemy licytować. Drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Ale ile trwa wstęp? 6 minut. Ty, to jest takie porypane. Zobacz, jaki Polsat jest chytry. I mądry zarazem. 6, no teraz odpowiedzą, powiedzmy 7 minut po pierwszym pytaniu będzie i już reklamy. Po 7 minutach od rozpoczęcia reklamy. To jest popieprzone i co? I potem 15 minut i reklamy. Ja pierdolę. Pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Ta drużyna znajdzie się w finale i zmierzy się z naszą drużyną mistrzów, która po 6 pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? No bardzo dobrze. Przyjechaliśmy poawanturować się troszkę. Cieszy mnie to bardzo. Proszę głośno licytować, panie Kazimierzu. Co słychać u zielonych? Także. Golda tak, Farmilino. Będzie awantura? Będzie. A jak forma żółtych? Bardzo dobrze. U nas świetnie. Morale wysokie? Zdecydowanie. Żółtym. Brawa dla wszystkich trzech drużyn i losuje pierwszą Nic, Romek, nie będzie raczej. Już chyba po nagrywkach jest. Gramatyka i ortografia. Chciałam, Mroczek. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Wziąłem 400. Wziąłem 400. 500. 500 i miejsce. Nie wiem, Gigaczat, ja mam takie od 100 lat już, czy pamiętam o nich nic. Nie wiem, 1000. 1000, proszę, jest 1000 po raz pierwszy. 1000 po raz drugi. Oho. 1100. A żółci? 1200 mam od niemieckich. 1200 po raz drugi. 1300, proszę. Młoda krew. 1000 od niemieckich, półtora po raz drugi, półtora po raz. 2000. Mam dwa. Dwa bank. Nie, żartuję, nie. 200, proszę. Teraz może? 3 po raz drugi i 3 po raz. Proszę, 3 ty mam już 3. 3100. 300, proszę. To bank, czy nie? 300. Kurde, może wa bank już to? Mam 3,5 od niemieckich, ostro bank. Wabank, tu już warto. Zieloni wabank. 4 po raz drugi, 4000. 4700. Ile? Wabank. Ej, ale. Warta miał, że i nic się usłyszał. 9300 w puli. Obie drużyny wykrwawiły się. Zieloni grają wabank. No ale być może uda się zarobić aż 9300 zł. Natomiast Jarek w sweterku zastał? Tak, cieszył się. Trzeba było kupować to pytanie po prostu wcześniej, wabank. Panie Kazimierzu, ostra tak była licytacja. A dlaczego żółci nie chcieli tu specjalnie się bawić? Wierzymy w siłę naszych maturzystów. Dziękuję. Sprawdzimy ich w takim razie. A ja nie, niech pieprzają. Do książek, won? Jak zapiszemy wyrażenie rzępolący skrzypek? Dobra, źle zrobią. Źle zrobią, także ja jestem spokojny o żółtych. Wszyscy żarzy zrobili? Nie wiem, ja sam wiem. Mam tutaj teraz. Albo obliczałem Madam Web, ale straka. Rzępolić. Widziałem, że w Madam Web były używane ujęcia ze starych Spider-Manów. Mi się coś zrobiło. Z Tobim. Także, no niezły recykling, niczym w Elden Ringu. To jest jakiś wyjątek, nie ma żadnego wyjątku, nie? Panie Krzysztofie, jak z czasem? 14 sekund. Dobrze. Czy RZ idziemy do domu, czy... Nie
bym zrobił. No, Queen to trochę tak. Odpowiadacie już? Jak to? Jak no, Deathpool dobry był Deadpool, a tak to ja też nic nie oglądam. Czas minął, proszę odpowiedź. Rzem Polący, GRZ i Skrzypek, GRZ. A w takim razie jaka będzie trzecia litera po RZ? E. Tak jest! Ej! Żółci sprawdzili wiedzę maturzystów, ale to było bardzo, bardzo było kosztowne sprawdzenie, bo maturzyści dzięki tej dobrej odpowiedzi... Dobra, niebiescy to 300 zł, neuronik do końca i miejscu, wygrali 700, już zieloni. Niebiescy 1000 zł, a ja mam jeszcze 5 pytań do końca. Powinien tak przeliterować? Nic tak. Nic jeszcze nie przesądziło losów tego etapu. Spotkamy się po reklamie. No to nie było pytania do nas, bo my mieliśmy na ekranie. Żółci, papanie, piescy, won? Witamy wszystkich Państwa po drugiej stronie telewizora. Oglądacie pierwszy etap awantury o kasę. Prowadzą zieloni 9300, żółci mają na koncie teraz 4700 i niebiescy 1000 zł. Pięć kategorii. Płacze niebieski, że pieprzył się w trapa. Aj. Kategoria ciekawostki. Niebiescy 300. To dobry trening, panie Kazimierzu, tylko dopiero za chwilę rozpoczynamy. Oj, Kazimierz, Kazimierz. Dziadek płacze, sadge. Ale on teraz ich sprowokował do tego, żeby na bank leczyć. Po prostu zablokowali pana. 1500. 1000 podali. Mówiąc 1000 zablokowali pana. A tu zieloni nie chcieli grać specjalnie, prawda? Kazimierz wygląda trochę, nie. Się zachowuje jak Sleepy Joe, jak do niego mówią, nie? Że nie wiadomo, nie wie co się dzieje. Pana. A tu zieloni nie chcieli grać specjalnie, prawda? Nie. Sleepy Joe i Louie. Ciekawi świata. 1500 zł w puli. No i jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli już 5200. Spoko, Defoe, spoko. Jest ciekawostka. Ale spężyn. Do czego służy ten przedmiot? Jakaś klamerka. Czekaj, stary. Coś tu się chyba trzyma. Słuchajcie, to jest jakiś spinacz od góry do przepięcia czegokolwiek. Tak. Na wieszaku, do spódniczki, żeby nie zjeżdżała. Spinacz do rzeczy. Do rzeczy, ale może, może być jakiś typ szczegółowy, do czego? Spinacz do rzeczy. Do... Ale będzie podpowiedź, słuchajcie, może weź. Ile mamy czasu? 40 sekund. Nie wiem, to pod dupa jest. Razem coś robią? Nie, jest przycisk, tak jak tak, od tej strony, żeby odchylać. Bo jest to zdecydowanie do czegoś przypięcia. Weźmiemy pod górę. Moim zdaniem to jest na rzeczy. No tak, ale... Na rzeczy. Do papieru też może być. No dokładnie. Dlaczego papieru? Do papieru też może. Do zdjęć? Panie Krzysztofie. Tak jest. Chcielibyśmy skorzystać z prawa do kupna podpowiedzi. A panie, to jest pierwsze, jak to on to mówi. Nie będzie zbyt drogo. Ale on grał 500 zł. Dzięki, dziom. Tak drogo? Dzięki za 2 lata. Przez całą Polskę przejechaliśmy, żeby 400 zł za 200. No ale w puli jest 1500. Dzięki. No prawie 15%. Właśnie. No to bardzo tanio. Już 2 lata jest. Dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Oto 4 warianty. Do upinania włosów, do spinania dokumentów, do przytrzymywania obrusów, do gry w bierki. Do obrusów. Do obrusów. Tak, do obrusów. Nie wiem. Do dokumentu? Do obrusu? Do sutu? Cześć, tu nie ma takiego czegoś. Papier by się ściskał. Ile czasu jeszcze? Panie Krzysztofie, ile mamy czasu? 40 sekund. Jeszcze sekundkę. Upinanie włosów odpada. Do gry w bierki otrzyma. Do przetrzymania obrusów lub spinania dokumentów. Do dokumentów nikt są tylko krokodyl. Do random brusów. To jest do obrusów. Do przetrzymania. Dobrze. Dobrze, chcielibyśmy udzielić odpowiedzi. A zawsze proszę. Co na to, dziadek? Badawczo. Naszym zdaniem to jest przyrząd do przetrzymywania obrusów. Tak jest! O. Do dokumentów w aucie, ale są w aucie akurat. Ale nie, no do obrusu. Prowadzą zieloni aż 9000.
Niebiescy mają 800 zł. Cztery pytania do końca tego etapu. Inżynierek. Kategoria film światowy. Tak znowu. Przestań porywać ludzi białym banem. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy baba. No, neuronik już do końca. No niepotrzebnie żółty za 1000 tam przetłuż, bo nam neuroniarze do końca, to już jest koniec. Ale się dziadek cieszy. Panie Krzysztofie, czy mógłby pan sprawdzić kolejność zgłoszeń? A co on krzyknął niby? Czy na pewno byliśmy drudzy? A co on krzyczał? Dobrze, na wszelki wypadek sprawdźmy jak to było, ja też mogłem się pomylić, zobacz. Słucham państwa, żopan Kemset. Dobra. A więc jak widzieliśmy dużo przed wszystkimi. Ale opluł. Byli niebiescy babak. Wcześniej mówił dużo, no troszeczkę wiadomo. Ale wystarczyło, a teraz dużo. Światowy w puli 1200 zł. Spójrzmy na ekran. Dziadki zgadną? Jak nazywa się ta aktorka? Renée Zellweger. A tak. Nie wiem. Niebiescy odpowiadają. Proszę. Renée Zellweger. Tak jest! 1200 zł wędruje na konto niebieskim. Wzbogacili się o jedyne 400 zł, ale zawsze na razie na trzecim miejscu, przed nimi żółci 4700. Tragedia. A prowadzą się. Oni będą babańk do końca już chcieli, nie? Nie znam tej aktorki, nie wiem z jakiego to filmu. Literatura polska. Rozpoczynam licytację. Kiedy liga? 200 zł od każdej drużyny i słabaj. Już na wymioty mi się, tylko zobaczyłem tą nazwę. 1500 proszę. Blokujcie tych żółtków i luj, bo już mnie wnerwiają. 4900 zieloni. No i gej. Czy denerwują żółci? Kibicowałem malych pieprze. Zablokowali żółtych. A paszka dzisiaj. Mogli zagrać wabank po prostu i przejąć. Tak się nie stało. Szansa dla zielonych. Jeżeli zieloni odpowiedzą, będą mieli aż 10700, ale jeżeli nie odpowiedzą, to wciąż będą prowadzili w grze. Jak brzmi tytuł autobiograficznej książki Gustawa Herlinga Grudzińskiego? Inny świat. Odpowiadamy. Proszę. Inny świat. Tak jest. Ty, to jest o tych łagrach? 800 zł trafia na konto drużyny zielonych. Mamy, widzę, mocną drużynę. Za nimi żółci 3000. 1000 zł mają niebiescy. Dobra, dwie książka. Kategorie do końca tego etapu. Ale nie wiedziałem, myślałem, że kto inny napisał. Astronomia. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci tysiąc? Nie wiem, co mam. Ale Sleepy Joe jest smutny, nie no. Czy to nie jest aż smutne? Od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci tysiąc? Nie wiem, co mam. Ale Sleepy Joe płacze. Nie no, smutno mi aż no. 1100 zieloni, 1100 po raz drugi zieloni, 1200 proszę rzucić. No tu i chwilę, uj. 1300 do Jareczka. Rzuć na bank. Podkreślili go. No trudno. 4500 zł w puli, szansa dla żółtych. Nie dadzą się wydoić. Jak nazywa się zjawisko załamania promieni świetlnych przy przejściu przez atmosferę? Czekaj, my myślę. Czas mierzy. Nie mam pojęcia. Trzymam spokój. Cicho, nic nie mów. Załamanie świetlne. Myślę, przejście przez atmosferę. Ile czasu? 40 sekund. Zorza polarna? Myślę, że to się halo nazywa. Mhm.
Halo, dziadek. Załamanie promieni świetlnych przy przejściu przez atmosferę. Nie, halo. Halo to jest takie dookoła. 20 sekund. 20 sekund. Zjawisko załamania, rozproszenie. Albo halo. Ale nie mam pojęcia. Wy wiecie, co z tym może być? Trzeba brać. Jesteśmy do halo. Dobrze. Już? Mów, że ja. Chcielibyśmy udzielić odpowiedzi. Co to? Bardzo proszę. To odpowiedzi udzieli Marek. Dziadek. Naszym zdaniem to zjawisko nazywa się halo. Czy zieloni potwierdzą? Nie wiem odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi. Niebiescy? Nie znamy odpowiedzi. To jeszcze odwołam się do mistrzów. Nieznana odpowiedź. Nieznana odpowiedź. Refrakcja. Refrakcja atmosferyczna. To jest dobra odpowiedź. 4500. Oj, dziadek, ja nie wiem, to halo to... Co to jest halo? Nie wiem, jak to nawet sprawdzić. Ej, jest coś takiego, zjawisko optyczne. Ej, dziadek aż tak nie kłamał. No, ciekawe. I no niestety, żółci zagrali wabank, dlatego no jesteście bardzo sympatyczną drużyną, ale muszę wam podziękować. Ty, dziękuję bardzo. To teraz mają szansę niebieskie. Ci dziadka zablokują od razu. Sleepy go moment, sleepy go. Więc szykuje się jeszcze jeden pojedynek. Zieloni mają teraz 9400 zł, niebiescy 800, ale do przejęcia jest pula 4,5 tysiąca zł. Za ostatnie 800 pytanie. I koniec, nie? Ale czy oni zdążą powiedzieć? Nie spoiler. Nie patrzę mi teraz. Matematyka. Rozpoczynam licytację. Jak to dla siebie spoiler widzę, to... Reakcje typu zawolnego, nie? Rozpoczynam dokładnie kwoty zieloni 900. W puli mamy 5600 zł. Ma plus 2 razy 2 giga czat. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, no to wejdą ale to jest 2 razy 2 plus 2. Kwotą do finału. 14100 zł. Jak z matematyki, panowie? Tak sobie. Aha. Zobaczymy, jak to będzie. Zależy od pytania. Jak inaczej nazywamy pochodną drugiego rzędu? Cześć, co w dupa? Jaka to jest dziedzina? Co to w dupa? Nie wiem, co to jest. Matematyka? Co to w dupę było? W ogóle tego nie kojarzę. Nie pamiętam tego nic. To było w liceum? Nie pamiętam tego. Aha, to jest na studiach, okej. Okay. To mam prawo tego nie znać? Bierzemy podpowiedź. To jest trafis. Pierwsze jego. Pamiętasz to? Z tymi dwoma kreskami. I tak i nie, czyli co? W tamtych czasach mogło być w liceum. To ile oni już wycięli z tego programu? Do dzisiejszych czasów wszystko? Panie Krzysztofie, ile kosztowałaby podpowiedź? 5600 w puli, jaka jest wasza propozycja? 1000. Będzie Wiedźmin, ale przecież ty go oglądasz akcyjnie. 1600 się nie targujemy. A 1200? Nie targujemy się. A właśnie, dodał się Wukong? Dobrze. Proszę bardzo. A, dodał się. Druga pochodna, podwójna pochodna, zdwojona pochodna... Kwadratowa. 100%. No nie. Druga pochodna. No jak? Ja nie wiem co to, ale daję kwadratowa i lujdę. Nie znam tego. Dodał się małpu. Druga pochodna. Pochodną drugiego rzędu. Podwójna.
zgodą? Twój druga. No, nie, druga mi się zdaje. Jaka zgoda? No już tak czy owak wtartował odpada. Pochodna, to się zobaczy, co to jest. Druga. 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 Tak? Drugiego rzędu. Druga. No, druga. Drugiego rzędu jest drugiego. Pochodna, coś, co pochodzi od czegoś innego. Nasza odpowiedź to druga pochodna. Aha. Kto był innego zdania? Nie, znaczy jednomyślnie. Pan Tomasz? Znaczy nie jednomyślnie. Dobra. Kapitan podejmuje decyzję. O, ja podejmuję z tego, ale mógłbym zapomnieć. Druga pochodna. Nie pamiętam tego w ogóle. 5600 zł trafia na konto drużyny Zielonej. I tak, niebiescy kończą grę. No, panie Kazimierzu, to była naprawdę bardzo dobra gra. Tak się ułożyły losy. Jesteście dobrą drużyną, dobrze pan licytował. Niestety, tak, zbyt późno, aczkolwiek waleczna drużyna. 600 zł, dziękuję bardzo. Troll trochę, no. Natomiast Zieloni chodzą do finału z bardzo dobrą kwotą pieniędzy. 12,5. Jak się na wagary chodziło? Nie. Na wagary chodziłem z polskiego, a nie z matmy. Znakomitą kwotą 12,5 na matnie spałeś? No. No panowie, to była bardzo dobra sprawa. Gra, to powiedzieć. Trzech z was jest maturzystami, jeden pan jest studentem. No czy nie będzie wam jednak głupio wygrywać z drużyną nauczycieli? No zobaczymy. Tak, Michał, dokładnie. Raczej nie. Tak, nie czujecie respektu? Nie przeszłoby do nich. Zmienili respekt zasady już dawno temu, wiesz? W czasie bitwy... Ale nauczyciele też muszą czuć respekt. Nie przeszłoby do nich. O. Panowie, czy jesteście prymusami w szkole? Nie. A właściwie dlaczego do nas trafiliście? To był przypadek. Proszę powiedzieć, panie Krzysztofie. Spoko, Kitsune, mało mi to mówi. Chyba tego nigdy nie miałem w szkole. Pieniądze w konta. Ale nie wiem, może po prostu pomiałem. Konta komórkowego. Tak? I wpadł numer nam w ręce do państwa programu. I postanowiliśmy wysyłać SMS-y. No i tak się tutaj znaleźliśmy. No i słusznie zrobiliście. Witamy w finale. Wartość jutro na maraton Władcy Pierwsi, wersja reżyserska. No. Jakby się ja byłem kiedyś, mieli ale idź w sobotę, do wykorzystania w komórce, bo jutro ja jeszcze stream, w sobotę nie ma. Co sądzą mistrzowie o grze Zielonych w pierwszym etapie? Jednym słowem można określić rewelacja. Rewelacja. Ja muszę przyznać, że nasi mistrzowie mają szczęście, nieszczęście do bardzo mocnych drużyn. Panie Andrzeju, tak jest. Ale to przyjemnie wygrywać z mocnymi drużynami, prawda? Cieszę się, ale panie Andrzeju, nie będzie mnie 2,5 tysiąca mniej macie na koncie, 10 tysięcy na wejście. A z niedzielą jeszcze nie wiem. No, jest to, powiedzmy, nie jest to handicap może tak, ale, no, ale 2,5 tysiąca to jeszcze można odrobić. Ostatnia gra pokazała, mieliśmy przewagę 5 czy 6 tysięcy, a tajne spotkanie Illuminati. Decydujemy o losach świata. Pan ma doświadczenie, jest pan już mistrzem w licytacji, co widzieliśmy w poprzednim programie. A, dzisiaj no będzie miał legal, pan szansę udowodnić, że tak jest nadal. Mam nadzieję. Witamy w finale. To my decydujemy, kogo nazywać PDF-em. Także Defrot, oczyścimy cię z zarzutów. Domyślałem, że czarno na start. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i złapano. Zieloni czysta. Zieloni czysta. 400. No lekka przewaga jest, ale to byście sobie wygrywali niby takie gry. Oni często grają agresywnie. 700. Przyjąłem 700, co teraz od mnie szuk 700 po raz drugi, 700 po raz 800, mam 800, w ostatniej chwili mam 800. Ale co ty mówisz? 800 po raz drugi, 800 po raz na cmentarz do kolegów, och! Ej, w sumie ładnie wycisnęli. Rozmaitości ze świata. Mniejszą przewagę. A to co? Random brus tym swoim bębnem za 800 zł? Brawa dla Konrada. Co?
I panowie, pytanie brzmi, z którego kontynentu pochodzi zaprezentowany instrument tego kontynentu? Dobra, nie ma bata, że to jest z Afryki. Nie ma bata, to jest z Australii. I Louis. Z którego kontynentu? Też nie myślałem. Z Afryka Południowa czy Afryka? Afryka. Tak? No to mówię. Co nam skontynentu? To... No. Indonezja, Afryka. A tu kontynent. Tak jest! Co? To jest z Afryki? Mogę zaufać emotce Brug... Drums. Ten instrument nazywa się dżembe, pochodzi z Afryki Zachodniej. 1500 zł trafia na konto drużyny mistrzów. Mają 10-700, ale wciąż prowadzą zieloni. Myślałem, że to będzie bajta Afryka. Specjalnie tak grał jakieś rytmy... tego typu, żeby zbejtować. Literatura światowa. Oho. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 400. 400 mistrzowie. 500 zieloni. 500 zieloni. 600. 600 mistrzowie. 700. 700 zieloni. 800. 800 mistrzowie. 1000. 1000 zieloni. 1100. Mam 1100. 1100 po raz drugi. 1200. Mam 1200. Ale gdzie mają młodych, co? 1300, proszę bardzo. Co tam do zieloni? Oni nie wejdą. 1400 po raz pierwszy. 1500. Mam półtora. Półtora po raz pierwszy i półtora po raz drugi i trzeci. Katzman. Spotkanie klubu R? Tak. Czy nie, ja do niego nie należę. Literatura światowa. Jaki tytuł nosi autobiograficzna powieść Karen Blixen? Nie wiem. XPP. Spoko, wiesz? Pożegnanie z Afryką. Pożegnanie z Afryką. Odpowiadam na pytanie. Może Maciek. Może Maciek odpowie. Pożegnanie z Afryką. Tak jest! Ty, no dwa razy Afryka pod rząd? Co to za odcinek? Panowie, pamiętacie, kto tam grał? Robert Redford i Meryl Streep. Tak jest. Mistrzowie mają 12 100 zł, zieloni na drugim miejscu teraz 10 400, ale jeszcze... Są tu jacyś buchacze? Ja, buch. Do końca gry, to dużo. Kategoria biologia. Oho. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Ty, mistrzowie, już ładnie się wzbogacili, ale dalej muszą mocno grać. O, no. Albo nie, XD. Wciąż będą na drugim miejscu, ale zbliżą się odrobinę do mistrzów. Samiec którego gatunku zwierzyny łownej nazywany bywa dzika? Jelen. 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 Co? Tak? A nie dzik? Jestem. To ja to pieprzę. Sprawdzam wiedzę z Marty na awanturę o kas dał na Golibordę 5 zł. Kto jest największym mitomanem? Skolma herbata Random Bruce. O kurda. Ciężkie, nie wiem. No, tu chyba ex aequo wszyscy, cała trójka na podium, na pierwszym miejscu. Samiec, którego tam... Gatunku zwierzę. Herbata? To jak się dzika nazywa? To nie. Myślę, że to dzik. Guziec? Witam, suchy pot. Nie, nie. Albo czasem. Flak. Zwierzyna łowna. To jakie się określa? Łań. Polowanie na... Panie Krzysztofie, podpowiedź ile by kosztowała? 200 zł. Ale tanio, ale i tak... A do stówki? Weszlibyśmy? Tak. To tylko 900. No. Rzuta po 25. Panowie, no
dwie stówy to naprawdę mało. 900 w puli, macie 9900 na koncie. Dobrze, prosimy o podpowiedź. Proszę bardzo. Dzik, wilk. No jest i dzik i jeleń, ty. Sobrak. Odpowiadamy. Jeleń? Jest to jeleń. Czy nie? Nie? Nic wam nie pomogła ta podpowiedź. Widać, że nie polujecie, panowie. Dzik. Mówiłem, że dzik od początku! Wy pieprzęcy z czatu! Ci wyszliście kiedyś do lasu, brudasy pieprzone? Wyjdź trawy dotknij, cieciu pieprzony! Pieprzycie! Nie wytrzymam! Do końca gry. Cały czas mówi dzika, oni jeleń! Jaki w dupę jeleń twojego starego, jak jelenia zrobili na pięć koła ostatnio śmieciu! Tfu! O Jezu! Ciśnienie mi podniosłeś. Jeden na jednego. O Jezu. Proszę teraz, aby drużyny wyłoniły po jednym przedstawicielu do pojedynku. Przepraszam wszystkich. Wstąpił we mnie prawdziwy dzik. Był dzika. Dynku jeden na jednego. Zieloni? Nominujemy Mariusza. Proszę bardzo. Dżawał będzie? Dupio mam dżawał, nie mam na to czasu. Tak jak mówił Andrew i Andrzej jakiś tam. Ja wiem, nie mam czasu na dżawał, muszę nominuje, się napić wody gazowanej. Maciek. Ja mam mocny gaz w lodówce. Andrzej tata. Teraz po 500 zł z konta każdej tak, drużyny do puli tego pojedynka, więc walczymy o 1900. Nie no, w sumie nie wiem, kto pisał dzika, kto jeleń, ale przekonali mnie ci, co pisali jeleń. Pisali z taką pewnością, że ja już naprawdę zwątpiłem. Mitomani. Pieprzeni mitomani. Bo was znajdę. Kategorie. Będzie to ciekawy pojedynek maturzysty z nauczycielem. Dajmy przewagę panu Mariuszowi, którą dziedzinę skreślić. Rozmaitości ze świata. Nie będzie rozmaitości ze świata. Czego jeszcze nie będzie, panie Macieju? Matematyki? Wyrzucamy matematykę. Nauczyciel Bartusz Uczeń. Polskie seriale. Nie będzie polskich seriali. Pan Maciej. Literatura na świecie. Znika. No, Romek niestety, bo zagrałem, i było takie gówno. Ciekawostki. Proszę bardzo. Przypity głos ma młody, no. Polska muzyka rozrywkowa. Proszę bardzo, gramy w takim razie z geografii Polski. Ze za chwilę przeczytam pytanie, który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny przechodzi 1900 zł. Ale jeżeli odpowie nieprawidłowo, siada na ławce rezerwy. No tak, ale grasz w Gotika do dziś. Z iloma państwami graniczy województwo śląskie? O kurde ty. Panie Macieju? Dwoma. Czy to jest dobra odpowiedź i czy mistrzowie... Chyba dobra. 1900 zł do wydaje mi się, że dobrze, ale zobaczymy. Nie wspieram, no. No, polskie i mazowieckie? Ale co ty piszesz? Przed przerwą odbył się pojedynek. Kolejny co jelenia wymyśla. Pojedynek jeden na jednego o 1900 zł. Pytanie brzmiało, z iloma państwami graniczy województwo śląskie? I pan Maciej nacisnął przycisk i powiedział, że... Z dwoma. Czy chciałby pan zmienić swoją odpowiedź, gdyby pan mógł? Jest, jest. Zostaję przy swoim, będę konsekwentny. A z czym graniczy? Jeśli się nie pomyliłem, to są Czechy i Słowacja. Tak jest! Tak jest pan a jeszcze z poprzedniego pytania było. To ładnie, dwójka wpadła. Ładnie, ładnie młodych dymają, nie? W osłabionym składzie. Panie Mariuszu, wiem, że chce pan być mistrzem. To jest ławka rezerwowa mistrzów. Prosimy tam do ławki rezerwowych zielonych. Freud coś by o tym powiedział. Dwa pytania do końca gry. W tej chwili mistrzowie mają 13 100. O Jezu. Zieloni 9200, a kategoria, z której gramy, to
wędkarstwo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słabanów. Zieloni 300. Zieloni 300? 400. 400 mistrzowie. O kurde, widzowie. Też to idzie, nie? A czy pytania są być łatwe niby, ale poza tą pochodną, ale no luj. Zdaje się pan być zmartwionym. Ja jestem zmartwiony? A skądże znowu? Nie? Ławik. No to dobrze, wędkarstwo. Czy to jest szansa na 700 zł? Zawsze to jest pieniądz. Pół wypłaty. Właśnie, to jest przykre. Oho. I to jest przykre. Czy on pocisnął wszystkim nauczycielom w Polsce w tamtych latach? 700 zł pół wypłaty. I to jest przykre. Ibisz. Plus jeden. To nas tak martwi. Brutto. Jak nazywamy sprzęt wędkarski służący do wykonywania przerębli? Odwierć. Odwierć feeder. To jest to samo, to są dwie nazwy. To przerębli jak się nazywa? A to się nie tego? Świder? Nie mam w dupę pojęcia, tyle ci powiem. Tak, tak, bo to, wiesz, tak, to jest jedna nazwa, dwie nazwy, jedna rzecz. Świder, świder. Powiedz, że są dwie nazwy. Czekaj, może... To jest rozwijanie dla kolegi. Świder, odwiedź. To jest, nie? Chodź, to jest. To jest, to ja się odzywam. Odpowiada Piotr. Wydaje nam się, że to jest świder. A odpowiedź? O, świder. To jest pierzchnia. Wow. Pierz. Można również powiedzieć świder. Mają 13 400, zieloni mają 8900 i uwaga, ostatnie pytanie. Co to znaczy pierzchnia? Boże, powiedz to słowo na głos. Kto na to wpadł, żeby coś tak nazwać? Co to w dupę jest? Pierzchnia, co to jest? I na dobry koniec mam przepiękną kategorię muzykę klasyczną. Po wypłaty do kieszeni, no. Rozpoczynam licytację. Czysta i koniec. 200 zł od każdej drużyny. Od siebie dorzucam 5000 i słabanów. Blokuj! Blok! 8900! Dobrze, Boże! Jezu, dobrze, że mistrz pomyślał. Młodego to tam pieprzyć w dupie z nim, ale... Ty pierwszy raz od bardzo długiej ilości odcinków dorzucił? Jak mistrzowie są na plusie. Zazwyczaj dorzucał jak mistrzowie przegrywali, nie? Porypane. W końcu powrót normalnych reguł. To może dorzucić zawsze, a nie tylko jak mistrzowie przegrywają. No przede wszystkim gratulacje za refleks, panie Andrzeju. Ponieważ dorzuciłem 5000 do puli, pan Andrzej natychmiast zorientował się, że trzeba debil kupić całą pulę. A dorzuciłem dlatego, żeby panowie zieloni też mieli jeszcze szansę wygrać. Zafridał. Dlaczego pan licytował, panie Krzysztofie? Zagapiłem się. A właśnie. Zafridał 5K mistrzom. 14300. Ja 14300 to jest pula tego jednego pytania. Skupmy się tutaj na tym pytaniu. Aha, mam odpowiedź. Ja jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 18 800 zł. Ale uwaga. No tak. Jeżeli się o, pomylą, przykro się z nauczycielem, to przegrają finał i będziemy mieli nowych mistrzów, drużynę zieloną. Ojej. Ja po 4500. Ale neuroniarze, no. Chłop jest tylko od tego, żeby krzyk 400. Panie Andrzeju, z czego jest pan taki zadowolony? Nie jestem zadowolony, tylko się autoironiczny, może tak. Dawaj pytanie. Śmieję się sam z siebie, bo... Kapitan zorientował się właśnie, że... Bo już byłem przekonany o naszym zwycięstwie, prawda? Już się zastanawiałem, że nad SMS-em do domu, a tutaj widzę, że 4,5 tysiąca w razie porażki. No, na wszelki wypadek dorzuciłem 5 tysięcy, żeby zieloni mieli szansę jak to. No, nie no, tak, Meksycek, no. Trudno. Ale zawsze coś wygramy, nie? A jak tam z muzyki klasycznej? Dobrze. Do dupy. No,
Czyli powiedzmy, że przeciętna europejska. Panowie, o to pytanie. Czyli zna tylko Chopina. Jak brzmi tytuł pierwszej opery Umberto Giordano? Dobrze, to upiór w operze. No ale czy to proste? Dobrze, że zagłuszył do Nate'a i dziś. Każdy jest równy poza tym. Dzięki. No dobrze, no to gramy. Możecie mieć tutaj 18800. To jest możliwa wygrana po tym pytaniu. No to chyba za te 4,5 trzeba zagrać. No dobrze, no nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać o wszystko albo nic. I się dowiedzieć się w końcu, jaki jest tytuł. Upiór w operze. W operze. 4,5 biorę z konta drużyny mistrzów. 0 na koncie w tym momencie. Tak. A szansa po dobrej odpowiedzi na aż 14300 zł. Upiór w Płocku? Jaki upiór w Płocku? Mala Vita, Andrea Szenier, Fedora Marina. Fedora, to słyszałem, czy to jest pierwsza, czy to... Może jeszcze jedna podpowiedź? Na pół, na północne? Mala Vita. Nic z tego nie znam, nie mam pojęcia. Włoski tytuł Mala Vita. Czy to muszą być wszystkie te... Wszystkie to są tytuły, które... No to chodzi o pierwszą. Znaczy, to są wszystkie tytuły oper? Artysty. No Fedora to słyszałem, że jest taka opera, ale... Chyba Deda mają, nie? No nie, ja nie wiem. A może tam, czekaj, a może ta Marina, taka włoska piosenka przerobiona? Marina. Ja mała Vita po włosku złe życie. Nazwisko świadczy, że jest Fedora włoska. To jest imię jakiejś kobiety. Andrzej, kurde, mała Vita jedziemy. Są. Jak chcesz. Szkoda tej Mariny będzie, no ale dobra. Szkoda Mariny. Mala Vita, niech się dzieje. Wola nieba. Nieba, bo się zawsze zdaje. Bo Mala Vita chyba, wydaje mi się, znaczy po włosku złe życie. Umberto Giordano wygląda mi na to, że jest Włochem, także może pisał w swoim języku. Jak odpowiedź jest? Mala Vita. A mówiliście panowie, szkoda tej Mariny. O Jezus. Marina. O Jezus. Nie mogę. Te brudasy zostały mistrzami. On to napisał jeszcze podczas studiów, tą Marinę. Tak więc... Dużo mi to mówię, jakbym jeszcze wiedział, kto to w dupę jest. Mariuszu. Ten Jordani w dupę jakiś tam. Nasi starzy mistrzowie niestety w dzisiejszym programie nie wygrali pieniędzy, ale do tej pory szło im bardzo dobrze i we wszystkich swoich programach wygrali w awanturze o kasę. Czyli ostatnio się przegrali z motorzystami. Tak jak mu przed nim dali radę, to tu przegrali. Ja pierdolę. Oni odpadną w następnym, tak to spokojnie. 8,5 tysiąca i to wy będziecie mistrzami w następnym programie. Gratuluję. No dużo, dużo. No, dzisiaj dużo. A jeżeli chcą państwo bawić się z nami, tragedia, no. Szkoda tych mistrzów, fajnie byli. Teraz znowu gówno na stronie przez 100 odcinków, dopóki się ktoś fajny nie trafi. Zobacz, Sigma. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę